Čitajući današnji odlomak, pitao sam se pitanje mnoga. Koja je smisao posta i ima li smisla da Isusovi učenici ne poste? Ako Isusovi učenici ne poste dok Isus s njima, zašto bi postili u trenutku kada bi Isus otišao i koja bi bila smisao tog posta? Nije li Isus s njima u svakom trenutku prisutan, čak i nakon odlaska? Zašto farizeji i Ivanovi učenici poste dok Isusovi učenici ne? Ako je Isus u blizini, zašto Ivanovi učenici i farizeji poste, nisu li oni povezani s Isusom? Znači li to da nakon Isusova odlaska mi ponovno postimo da bi dočekali povratak Isusa? Znači li to da je Isus naš zaručnik i da ćemo zbog toga postiti do kraja naših života, do ponovnog susreta s Isusom? Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Czas oczekiwania na Mesjasza był czasem związanym z postem. Czas przyjścia Mesjasza miał być czasem wesela. Jest Pan Młody, jest radość, jest wesele. Jeżeli chrześcijanin pości albo w piątek, albo w tym czasie Wielkiego Postu, to pości dlatego, że oczekuje na spotkanie z Mesjaszem zbawiającym, z Mesjaszem zmartwychwstałym. Nie chcę, Boże, skupiać się bardziej na tym, co zewnętrzne. Chcę, Panie, wejść w moje wnętrze i zrewidować moją wiarę i moją miłość dla Ciebie. Czy wierzę w to, że jesteś moim Zbawicielem? Czy wierzę, że zmartwychwstałeś, Jezu, dla mnie? Czy wierzę, że to coś dla mnie znaczy?